Czy tytułuje pan swoje obrazy? Ja uważam, że w tytule się nie można zmieścić treści obrazu. Obraz to jest jakaś to tak jak żywa istota, prawda? Którą trudno nazwać. Można ją nazwać, ja traktuję tytuły jako imię, takie. Ja się nazywam Jerzy, ja mógłbym się nazywać, prawda, inaczej, prawda? I to nie zmieniałoby mnie, tylko mnie jak gdyby odróżnia od innych, prawda, to imię. Więc ja trochę traktuję te, oczywiście no staram się jakoś tam, żeby ten tytuł zahaczał trochę o coś, co mi się wydaje z treścią obrazu. Czy sztuka, którą pan uprawia, jest sztuką adresowaną do intelektu bardziej, czy do emocji? Bo wszystko, co się we wnętrzu dzieje, to wynika z naszego doświadczenia życiowego, z naszych przeżyć, z tego doświadczenia oka również codziennego, prawda? Czy pan się przyznaje do jakiegoś stylu zbiorowego? Ja się nigdy nie przyznawałem, wie pan, do żadnego stylu, właśnie dlatego mnie, ja figuruję w L'Art Abstrait, w książce Sephora i w historii sztuki abstrakcyjnej i Ragona, figuruję w historii surrealizmu, która wyszła niedawno we Francji i ekspresjoniści mnie tam tego, a ja się w zasadzie zawsze jakoś tam w swojej niezależności nie bardzo chciałem się podporządkowywać jakimśkolwiek dekalogom ściśle ustalonym. Na czym polega pańska metoda twórcza? Czy jest pan w stanie odsłonić tajemnicę swojej specyficznej techniki malarskiej? Proszę pana, to jest długa operacja. To polega na tym, że powiedzmy sukcesywnie nakładane warstwy farby, one, prawda, schną w różnym czasie i tak dalej. No oczywiście to jest mój sekret, bo tą technikę wypracowałem sam. Nawet przyjeżdżali z zagranicy malarze pytać, jak ja to robię. A gdyby w raju miał się pan spotkać z jakimś artystą i od niego dowiedzieć o technikach jego sztuki, to kto to mógłby być? Musiałbym chyba zapałki ciągnąć. Trudno mi, bo pan... Ja tak... Musiałbym się bardzo, bardzo zastanawiać. Nie wiem, czym się zdecydował. Byłem zachwycony. Byliśmy w ostatnia nasza podróż do Hiszpanii z żoną i byłem zachwycony Goją. Zachwycony wyrazkę. Z mogłem malarstwem hiszpańskim. A poprzednio widziałem, no miałem szczęście widzieć te wspaniałe wystawy, tą pełną wystawę wszystkich dzieł Vermeera. Wspaniała wystawa, potem tą też wystawę wszystkich dzieł de Latoura. Cudowna wystawa. Dwie wielkie wystawy Van Gogha, Mizerza Camara Andreza, olbrzymia wystawa, największa Van Gogha, ale to było jeszcze w 60 roku i teraz później ta kolekcja Radeo. Także widziałem piękne wystawy, wspaniałe. Czy sztuka powinna być uprawiana dla zysku, czy raczej dla spełnienia jakichś wartości metafizycznych? Czy artysta chce żyć i utrzymać rodzinę ze swoich obrazów, czy chce poprzez swoje obrazy rozmawiać z Bogiem? To jest naturalna sprawa, ponieważ ludzie się interesują, są tacy ludzie, którzy się interesują malarstwem i nawet uważają to za lokatę kapitału, więc te obrazy się sprzedaje i jest cały szereg malarzy, którzy bardzo wielką wagę do tego przykładają, po prostu to nawet się bogacą, na tym bardzo fortuny robią, ale no ja nigdy nie starałem się sprzedawać, a sprzedawałem, bo mnie wyrywali te obrazy jakoś. Więc oczywiście to jest zawód, z którego się, no oczywiście z tego malarz żyje, prawda, ale to różnie można traktować. To można traktować jako właśnie sposób dorobienia się, a nawet zrobienia fortuny. A ja tego tak nigdy nie traktowałem. Były okresy bardzo ciężkie w moim życiu, kiedy, prawda, tam
trudno było koniec końców związać. No a potem no, z wiekiem to zawsze to, to już wie pan, no teraz to już ja nie umrę. Z głodu. Teraz nie jest moim zdaniem łatwy okres dla malarzy. Są zdolni malarze, ale to jest jednak fin de siècle, schyłek wieku. Mówi się o tym, że awangardy się skończyły. No tak, no, bo doszło już tam, powiedzmy, doszło do pewnych spraw, to już malarzów, pewne nurty awangardowe już doszły do ściany, że tak powiem, już do płótna, białego płótna, prawda, już nie było. Poza tym, ale teraz jest ta taka, ten postmodernizm nie bardzo wróży temu nurtowi w plastyce, którą młodzi uważają, że można mieszać konwencje, można, prawda, często powołują się na jakieś cytaty przyznają sobie tą jakąś taką absolutną swobodę w zakresie doboru i środków i stylu i tak dalej. Ale z tego wychodzi taka trochę eklektyczna papka, nie wiem. Są zdolni ludzie, ja na przykład takich zdolnych studentów, Paweł Nowak, Henryk Gostyński, sądzę, że oni się spełnią. No i są, wie pan, mnie trudno operować tam nazwiskami, bo to tak, tak. Są. Natomiast jest dość trudny dla nich okres. Trudny okres, taki jak okres jakiegoś takiego niezdecydowania. To mnie na przykład, mnie to niepokoi, że ja widzę nawet swoich studentów, widzę potem po jakichś paru latach, dwóch, trzech, widzę jakieś płótno, czytam nazwisko i absolutnie sobie nie mogę skojarzyć z tym, co on robił poprzednio. Zmienił się radykalnie, bo jest jakaś moda nowa, prawda. No ja takiemu rozwojowi nie wróżę wielkich osiągnięć, powiedzmy, jak tak. Nie można raz mówić jednym językiem, jedno, drugi raz coś zupełnie innego, bo to już nawet nie chodzi o języki. Języki to jest raczej, powiedzmy, technika, prawda, potem. Ale jest ta pokoń teraz właśnie, bo to jest związane może z komercją, z rynkiem, prawda, że teraz to się kupuje, więc tak należy malować, a w tych latach się w to idzie, prawda, więc oni się gwałtownie tam zmieniają i to jest niebezpieczne. No ale kto, sztuka, wszystko jest niebezpieczne, także muszą, to jest też sprawa charakteru, sprawa przede wszystkim konieczności. Ja uważam, że artysta, on nie powinien nawet myśleć o tym, że tam o tym, że to jest jego styl, prawda. On musi mieć ten swój styl, znaczy on musi, jak pilnuje tego kroku, jak chce się w ten, a nie inny sposób zachować, to jest zawsze sztuczny. On to musi robić podświadomie zupełnie, nie może inaczej. Zachęta jest towarzystwem wzorcowym w pewnym sensie. Kiedyś istniało towarzystwo Zachęta Sztuk Pięknych. Czy ten rodzaj działalności Zachęta prowadzi? Tak, to znaczy my jesteśmy państwową galerią, właśnie ponieważ jeszcze nie mamy statutu i są dyskusje, czy my będziemy placówką narodową. Jeżeli chodzi o sposób finansowania, to na pewno, tylko że po polsku Galeria Narodowa Zachęta to brzmi tak, jakby tutaj były same Matejki, prawda? Natomiast ta nazwa jest przyjęta na przykład we Francji, jak jest Galerie Nationale Grand Palais, to wszyscy wiedzą, że tam nie ma żadnych zbiorów, tylko po prostu to jest finansowane przez państwo, a nie przez na przykład miasto Paryż. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, które w XIX wieku powstało, ten gmach wzniosło i tak dalej, już nie istnieje, bo wojna jakby zlikwidowała towarzystwo. Po
myśmy postanowili to towarzystwo jakby wskrzesić, a właściwie na nowo stworzyć. Znaczy jest zarejestrowane, ma swój statut, działa. Bardzo prosimy ich zapisywać. Składka na razie 30 tysięcy miesięcznie. I towarzystwo już swoją działalność skromniutką podejmuje. Towarzystwo się interesuje tym, żeby się pojawiły tutaj osoby, które potrafią do małych dzieci mówić o sztuce. I to też towarzystwo jest gotowe to jakby opłacać i w tym brać udział. No, będą wszystkim w tej chwili są produkowane karty, które upoważniają do wstępu bezpłatnego do zachęty. Dla kogo? Dla członków, także po prostu. No i rozmaite imprezy, które będą z balami włącznie, jeżeli będzie nam wesoło i będą na to możliwości. To co, będziemy mieli jakieś bale w karnawale? Nie, no nie wiem, czy się uda w tym karnawale już, ale w każdym razie są takie plany, koncerty, może jakieś spektakle. I tutaj zarząd dyskutuje nad zakupami dzieł sztuki. Będą przyznawane nagrody dla krytyków. Już jest taka inicjatywa nagroda imienia Jerzego Stajudy w formie jego akwareli, którą jego żona przeznaczyła dla wyróżnionego krytyka. Czy galeria jest galerią autorską, czy galerią jakiegoś programu, a jeżeli programu, to czy ministerialnego, czy przez kogoś uchwalanego? Więc program galerii jest układany przez Radę Galerii, czyli przez historyków sztuki, którzy tutaj pracują. I tak jest normalnie we wszystkich galeriach na świecie. Także natomiast no, sądząc po tych wystawach, które w Zachęcie były, można powiedzieć, że jest to autorstwo zbiorowe, bo my się zwracamy na przykład do ludzi, którzy mają jakieś swoje wizje takich pokazów zbiorowych. Sztuki, była wystawa pana Boguckiego i pani Smolarz, Epitafium 7 Przestrzeni, robił wystawę pan Bonarski z Marlą Sitkowską, Szyk Polski, była wystawa w Krąg Arsenału pana Jacka Antoniego Zielińskiego, była, to są wszystko autorzy pewnych sposobów widzenia sztuki, także oni tutaj wchodzą i to jest pokaz, jednocześnie już jakaś propozycja interpretacyjna. Mój osobisty pogląd jest następujący, to znaczy czas, który przyszedł, weryfikuje nas mianowicie w takim sensie. Oto powinniśmy wreszcie przestać być takimi artystami, którzy mogą sobie robić to, co chcą, nie licząc się z nikim i z niczym, a powinniśmy, no to co zawsze jest istotne, może nie wszyscy tego to dokładnie rozumieją, ja zawsze zresztą o tym myślałem, że to jest niezwykle ważne, myśleć przede wszystkim, to jest najbanalniej, zabrzmi o publiczności, o widzu. Ponieważ dzisiaj wszystko zależy od tego, czy ta szatnia, która tutaj jest za nami, zapełni się paltami, czy nie. I nikt mi nie wmówi, że jakakolwiek najgłębsza, najbardziej skomplikowana inscenizacja, myśl, która nie ściągnie w ogóle ludzi, jest ważna, jest istotna. A więc istniemy w takim mianowicie oto konflikcie, prawda? To nie chodzi o to, aby ściągać publiczność jakimiś niskimi chwytami, ale musimy bez przerwy myśleć o tym, żeby w repertuarze mieć również i takie pozycje, które pełnią funkcję, no taką, jaką powinien pełnić teatr, również funkcję terapeutyczną. Powinna się znaleźć wysoka komedia w tym wszystkim. Powinniśmy i atrakcyjnością ludzi ściągać i przestać się tego wstydzić. Mi się wydaje, że właśnie czas artystostwa minął, jak również minął czas takich martyrologicznych gestów w teatrze. To jest ten problem, na który każdy sobie jakoś musi odpowiedzieć. Czy gdybyś dzisiaj miał znowu 20 lat, czy te 24, kiedy decydowałeś się zostać reżyserem, zdecydowałbyś się zostać reżyserem? Tego nie wiem. To znaczy myślę, że można odpowiadać za siebie tylko. Ja zawsze traktowałem to zajęcie jako rodzaj osobistego ryzyka, bez względu na to, w jakim czasie się tworzyło. To ryzyko było inne za czasów dawnych, jeśli tak można powiedzieć, że one są w ogóle dawne, ono jest inne dzisiaj. Pewne manifestacje, nazwijmy je postawangardowe, pewne takie próby manifestowania sztuki, zatem i teatru, w jakichś niezwykle skomplikowanych, zawiłych formach, z jakiegoś prawdopodobnie istotnego powodu nie znajdują żadnego oddźwięku. Są gestami, być może czasem jakby ładnymi, ale w próżni nacelowanymi. Ja myślę, że tym problemem jest to, że musimy znaleźć to, z czym zawsze mieliśmy problem w naszej kulturze, z tym, co powinno być tym wypełnieniem, tym środkiem. Myśmy zawsze mieli z tym problemy, prawda? Mieliśmy tu paru jakichś wspaniałych romantyków, czy paru wspaniałych awangardowych pisarzy, a potem właściwie była jakaś taka mierzwa, coś, co nawet w dobrym tego słowa znaczeniu nie było drugorzędne. Ja na swój użytek konstruuję tę
ten taki ten plan. Myślę, że powinniśmy to właśnie wypełniać. To nie ma takiego wyboru między wysoką sztuką a niską, między czymś coś doskonałe a złe. Myślę o tej sferze, która będzie nas wszystkich dotyczyła. Nie wiem, czy to jasno powiedziałem. Sztuka to jednak styl. Jaki styl zaproponowałbyś swojej publiczności? W jakim stylu można do ludzi dotrzeć z wartościami, ze sztuką? Ja myślę, styl. Dla mnie to zawsze teatr polega na tym, że jest literatura dawna, nowa, którą chcę odkryć w jej aktualności. I że to są aktorzy, których trzeba wysunąć na pierwszy plan. I że zawsze trzeba jakby być wiernym sensom, które się przedstawia. Nigdy nie starałem się robić takiego teatru, który był jakąś taką manifestacją egocentryczną. Mam głębokie przekonanie, że o tym nie można mówić w taki, jakby to powiedzieć, ponury czy mędrkowaty sposób. Cała sfera jest tematów dzisiaj, które ludzie odrzucają. Nie powinniśmy też epatować ludźmi jakby dnem życia. Nie powinniśmy ludzi epatować tym, że oni jakoby są źli, głupi, niedorośli do czegoś. Mówię o tych ludziach, których zbieramy w teatrze. My tu zbieramy bardzo różną publiczność, młodzież, ludzi starszych. Dla mnie wymarzonym scenariuszem to by było to, gdyby Tadeusz Konwicki chciał, a może nie chce, napisał dalszy ciąg Małej Apokalipsy. Znaczy pokazał, że dalej jednak tkwimy w rozmaitych, jakby to powiedzieć, gestach, zafałszowaniach i dawnej epoki, a nowy czas też stwierdzamy, że jakby z przerażeniem, że odmroził w sposób karykaturalny jakieś spory, napięcia, z którymi się nie uporali przez 50 lat. I to wszystko powinno być opowiedziane w jakimś takim ironicznym, groteskowym stylu. Dla teatru traktowanego jako instytucja kapitalizm jest mitem, czy jest koniecznym doznaniem, czy jest zbawieniem? Mit kapitalizmu to jest to, co się nam narzuca dzisiaj. To znaczy, pada się, bądź aktywny, a spotka ci wielkie szczęście. Mówiłem o takim uproszczeniu, o takiej wulgaryzacji. Ja powiem tylko krótko. Sytuacja gospodarki rynkowej nie wyklucza sytuacji dotowania teatrów. Jest wiele takich społeczeństw, które tkwią w tej gospodarce rynkowej od paruset lat i nie utraciły teatru. Nie utraciły, jakby powiedzieć, nie poddały tych dziedzin, które się z dochodem nie wiążą. Są pewne prawa sformułowane. Za teatr zawsze płacił książę, albo opodatkowały się jakieś społeczeństwo i on albo dzięki temu istnieje, albo nie. Nie będą chcieli teatru posłowie, radni, reprezentanci społeczeństwa, no to go nie będzie. To dopiero drugi sezon w tym teatrze po wielkich awanturach, po wielkiej walce o teatr wielki, a wydaje się, jakby to 10 lat minęło. Panie dyrektorze, jak się panu udało w tak krótkim czasie, w okresie takiej wielkiej mizerii artystycznej, kiedy wszyscy płacą, kiedy wszyscy płaczą nad stanem polskiej kultury, zbudować no, chyba jedną z największych instytucji kulturalnych w tym mieście, w kraju, a nie wiem, czy przypadkiem nie w Europie i na świecie? Nie chciałbym tak tego mierzyć. Awantury minęły. Teatr jest takim miejscem, gdzie czasem bywają awantury. Ja bardzo dbam, żeby w okresie mojej pracy tutaj awantur nie było. Jednym ze sposobów na to, aby się nie awanturować, jest dużo różnych zadań, zwłaszcza tych, które w efekcie, w rezultacie satysfakcjonują, zwłaszcza artystów satysfakcjonują. A jeżeli satysfakcjonują artystów, to próbujemy robić wiele, aby satysfakcjonowały również publiczność. Są dużo realizacji nowych. I jeżeli mnie na przykład oglądający nas dzisiaj telewizowie postrzegają jako dyrektora teatru, do którego trzeba chodzić, to znaczy zapracowali na to moi artyści, bo to przecież nie chodzi na dyrektora, tylko na artystów do teatru przede wszystkim. I ci artyści rzeczywiście w tych trudnych czasach pracują wspaniale. W tych czasach kłopotów z pieniędzmi, a więc mizerii ekonomicznej, rzadko pytają o pieniądze, natomiast pytają o zadania i dlatego jestem dumny, że mogę nimi kierować. Czy gatunek operowy, czy forma operowa jest formą rzeczywiście ciągle aktualną pod koniec XX wieku? Czy to będzie się rozwijało? Czy jest to forma postępowa? Opera końca XX wieku jest zjawiskiem szalenie skomplikowanym. Ona nadal świadczy o rozwoju gatunku, czego w czasach, w których ja żyję, koronnym argumentem jest Czarna Maska Pendereckiego. Tą, kiedy pierwszy raz zobaczyłem i usłyszałem, uwierzyłem w to, że opery się nie da niczym dobić, jeżeli oczywiście będą tacy Pendereccy. Natomiast po to, aby ten gatunek istniał w całości ze swoim pięknym bagażem XVIII i XIX i
również XX wieku, trzeba uprawiać go możliwie wszechstronnie. Jest to problem grania różnych dzieł z całego repertuaru. Na całym świecie jednak decyduje o kształcie opery, wbrew pozorom, nie dyrektor opery, nie artyści opery, tylko publiczność. I ta publiczność wybrała sobie Pucciniego, Verdiego, w Polskiej Szkole Narodowej naszego Moniuszkę. I to jest trzon naszej działalności. Niemniej istnieje również szereg oznak tego, że opera idzie naprzód, ale nie w sensie ogólnie rozumianej postępowości, tylko w sensie rozwoju gatunku, ale to tylko się obserwuje w wypadku bardzo indywidualnych i bardzo wybitnie utalentowanych ludzi. Czy opera jest gatunkiem dworu, czy jest gatunkiem artystycznego undergroundu? Opera jest wszystkim po trosze. Ta jej funkcja dworska być może ma swoje znaczenie również w końcu XX wieku, ale na pewno w naszych czasach opera już jest zjawiskiem populistycznym. Przeżywamy pierwszego premiera, który chodzi prawie na wszystkie premiery w Polsce. Także to nie świadczy o dworskości, to świadczy o tym, że w pokolenie, z którego ja się wywodzę i z którego wywodzi się obecny premier, wykształciło klasę ludzi, dla których sztuka jest potrzebą codzienności. To jest wspaniałe. Myślę o wielu politykach, którzy w ten sposób to manifestują. Właśnie nie po dworsku, tylko przychodzą jako prywatne osoby, żeby wieczorem w innej zupełnie atmosferze spędzić czas w dystansie do tego wszystkiego, co niesie codzienność. Jak pan, panie dyrektorze, w tym czasie mizerii i przy wielkim sukcesie, przy, jak rozumiem, poparciu kręgów dworskich, ministerialnych, rządowych i prezydenckich, wyczarowuje na to wszystko pieniądze? Jak się u pana żyje artystom? Z tym poparciem finansowym to nie jest tak prosto. Częstotliwość bywania ludzi odpowiedzialnych za ten kraj w tym gmachu wcale nie oznacza wprost proporcjonalnych środków na jego utrzymanie. To znaczy nie mam prawa narzekać, bo dostaję nie więcej, ale nie mniej proporcjonalnie niż wystarczy na utrzymanie. Na ten rok podejrzewam, że będzie to suma około 100 miliardów. Powiem, jakie są potrzeby. Potrzeby prowadzenia przyzwoicie tego teatru są w granicach 180 kilku miliardów wyliczone przez nas. Resztę pieniędzy trzeba samemu zdobyć albo po prostu je zarobić. Zespół je zarabia albo gościnnymi występami za granicą, albo dyrektor tego zespołu wynajmuje co się da, biorąc czynsze, prawda, korzystając z tego, że teatr jest dobrze usytuowany, albo organizując dodatkowe akcje, szukając ciągle sponsorów, wchodząc w koprodukcję. Nie będę tego wszystkiego zdradzał, bo przecież nie prowadzimy szkoły początkujących menedżerów, prawda, są pewne tajemnice zawodu. Niemniej nie radzę sobie z tym w pełni i trudno mi dzisiaj powiedzieć, czy zgromadzę taką sumę pieniędzy, jaka jest potrzeba na prowadzenie tego teatru, a wtedy trzeba będzie zaciskać pasa. A zaciskanie pasa oznacza marne pensje artystów, uboższe, nie daj Boże, uboższe realizacje, a przede wszystkim mniejsza ich ilość, co byłoby już zupełnie z punktu widzenia dynamiki teatru niedopuszczalne. Natomiast to, czego się już nie musimy dorabiać, to jest miejsce i gmach, gdzie działamy. To mamy z czasu zaboru rosyjskiego. Te stiuki, marmury, to mamy z czasów komunizmu, gdzie społeczeństwo sobie wybudowało ten teatr i powiedzmy sobie szczerze, że całe szczęście, że to w tamtej epoce zostało wybudowane, bo w tej już byśmy pewnie nie byli jako społeczeństwo w stanie tego dokonać. Tu obok od lat wielu odbudowuje się Teatr Narodowy, którego gmach jest częścią posesji Teatru Wielkiego. Czy jako właściciel tego budynku może pan coś powiedzieć również nie tylko miłośnikom opery, ale i Teatru Narodowego? Wypowiedź będzie moja trochę osobliwa. Ja mam swój punkt widzenia na to, co dzieje się w sąsiedztwie, zresztą na naszym terenie, i przestaje mi towarzyszyć wiara, że za naszych czasów dojdzie do otwarcia odbudowanego Teatru Narodowego. Gdyby mnie pozostawiono taką decyzję, to bym się zastanowił, czy nie wpuścić tam inwestora zagranicznego, który włożyłby pieniądze, my byśmy je odzyskali w postaci czynszu, w postaci umów dzierżawnych. Pomogłoby to w sytuacji Teatru Wielkiego, ekonomicznej bardzo. A Teatr Narodowy budowałbym godniej, nie w sąsiedztwie, nie jako sublokatora, tylko gdzieś, gdzie powinien powstać, nie wiem, może właśnie nasze wnuki się tym powinny zająć. Może po prostu na Placu Krasińskich, gdzie jest jego historyczne miejsce, ale gdzie, jak słyszę, już miasto inną inwestycję planuje. Historycznie rzeczywiście byłoby to uzasadnione.
plac Krasiński. Nie są, myślę, że jesteśmy pierwszymi, którzy publicznie te dywagacje w tej chwili próbują odbywać, ale oczekujemy nowego ministra kultury. Oczekujemy pewnej aktywności w dziedzinie kultury, również od parlamentu. Uważam, że jest to sprawa, którą nie powinno się tylko nasze środowisko zajmować. Nasze głosy powinny się gdzieś tam ważyć, liczyć się, prawda? Ale jest to sprawa ogólnonarodowa i w dziedzinie kultury najwyższy czas, aby wrócić do dyskusji ogólnonarodowej o jej aspektach, a wśród nich sprawa Teatru Narodowego jest czymś bardzo wielkim i ważnym. I kto wie, czy nie należy jej załatwiać może nie tą najprostszą metodą odbudowy sublokatorskiej sali przy Teatrze Wielkim, która się tradycyjnie nazywa Teatrem Narodowym. Może zacząć od tego, co proponują wielcy polscy aktorzy. Czytałem między innymi wypowiedź Holoubka na ten temat, żeby czym prędzej zbudować zespół Teatru Narodowego i niech ten zespół dąży do zbudowania również siedziby, prawda? Żeby to nie załatwić jakimś tanim kosztem z oczywistą szkodą dla historycznej przyszłości naszej ojczyzny.